Witamy serdecznie. Nagle syna kłód na czoło. Dowa za mi mordę. Dobrze. Tutaj co? Nawet to się nie podejdzie. No chodź, no chodź. Chodź, sponsorze mi każą. Ale masz to chodź. No chodź, face to face zaj. Ale chodź, face to face zaj. No to daj mi naklej. No daj mi nie nakleisz, kurwa. Ale mi kazali. Ale nie nakleisz. Ale mi kazali, kurwa. No wyjdź to wyjebić od razu, nie? No dobra, to weź się go pilnujcie, żeby mnie nie uderzył. Chyba, że rzucisz czymś. Nie ma kazali mi nakle... Nie, 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 nie będzie bolało. Ej, nie będzie bolało. Klaud powiedział na tak. Wejdź, dalej, kurwa, naklej, jebany, siadaj tam i w naklej sponsor. Nie chcesz mieć gitowni, kurwa, naklejonej? A gitowny to ty, kurwa, jesteś taki cwany. Dzięki, kurwa. Ty mówiłeś, kurwa, że jakiś test na gita, kurwa, nie. Ej, potrzymacie go, jebana, żeby mi kazanie nakleić no, te kartki. Nie naklej, bo mnie uderzy, no. Bo to uderzy cię. No właśnie, dobra, to nie no, Mati, powiedz, żeby go odsłali. Sekwento, najwyżej później to zerwiesz, ale... Ale, kurwa, kazali gitownię nakleić. Tam siadać, kurwa. Nie krzycz na mnie, kurwa. Nie krzycz na mnie. No proszę. Dalej. Proszę, no nie no proszę, nie krzycz. No będziesz prosił. No ale serio go potrzymać, bo chcę nakleić. No, nakle... Kazali mi nakleić z orzędu. Dobra, bo... No weźcie go trzymać, żeby mi serio nie jechał, kurwa. No, no, kazali mi nakleić. Weźcie, kurwa. No, dziękuję. Dobra. No i co? No i co? Ale co ty zrywasz? Zrywać to możesz, kurwa, nie wiem. Ale cio, w sacy to... Ale cio, to cię... Ale w sacy w dupę kondonie. Nieważne co. W sacy to w dupę, cioto. Ale w dupę to Alanik wsadzał wierzchą. To Ferrari cię zap... Siostrzyczce. Tak, o, nie? Masz, zjedz. No, będziesz jadł. Dobrze, prosimy również. Będziesz jadł gumę. Ogólnie chcę powiedzieć, że... Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Że mogę być lekko wkurzony, bo mnie pewien, jak on się nazywał? Boxdel. Wkurzył trochę. Ale co PDF? Kamera boy, zapraszamy na miejsce. A to już? On przechodzi od razu? Tak, zapraszamy. No dobra. Ale co się dzieje? Ale... O i rzuca, rzuca. W PDF-ie? Przez ciebie od razu powiem, że miałeś no, tu Nikita. No, no to niech przyjdzie. Taką kurwę jak ty spojrzeć nie może, bo ci coś powiem. I jest jeszcze Daria. To i one tutaj obydwie wiem, będą chciały cię zezłomować. PDF-ie jebany. A o, jeszcze porozmawiamy. A co to PDF plik? Ile ty jesteś dziewczyn? Jak się zachowywałeś, jak miałeś kurwa? Ile lat miałeś? 15. No to zaraz porozmawiamy właśnie. No, no to przynajmniej mi... się przyznałeś kurwa, że jesteś PDF-em. Chodź podejdź kurwa. Dawaj, no to chodź daj ci, zrób się face to face. No chodź, porozmawiamy. No, no to zróbmy face dobrze, to face. To... Zróbmy face to face od razu. Słuchajcie, tak, zróbmy face to face. To jest najśmieszniejsze, kurwa. Oni na tym klaucie robią face to face 3 minuty. Tylko po to, bo oni mają się uderzyć, ale nie przesadzić. Ma, wiesz, mają być emocje. Takie, to jest takie wyważone face to face. Face skoro nie tak tam tych dziewczyn w tej agencji w końcu jest. Chodź, no zróbmy. Chodź. Wiem, że mnie uderzysz, bo... No, no to zdejmij okulary, kurwa, pajac ujebany. No to co się zdejmę? Ale nie no... Kurwa, bo wyglądało, bo zostałem, kurwa, potwierdził, że zostałem odepchnięty, kurwa, nie został, uciekłem, został, został. Dobrze, panowie, bo w tym momencie ciągle dojdziemy. Mogę, kurwa, stanąć przy może tym może usiądźmy na samym... A, no, co? No, przy tym stylu mogę Jezus, stanąć się możesz wytrzymać. Zdejmij to, zdejmij to. Chodź. No to chodź. No to chodź. Dobrze, panowie, ale bo i tak nic nie widać teraz. Usiądźcie na miejscach, przegadajmy. To zrobimy wam później face to face. Ale odsuńcie się. Jaki face to face, jak on nawet... Zdejmij okulary, podejdź tutaj. Ale czemu? Uderz mnie, jak mam okulary. A uderzę cię. I to chodź i mnie zadzwonisz na swojego ojca, kurwa, byłego policjanta. Nie jest były policjant, to jest gangsterem kruszkowskim. Twój ojciec jest kurwa. A, plujesz, tak? Bo nie możesz wytrzymać. Ojciec kurwa Natana Marconia jest były policjant, który ma... Ojciec kurwa... Czekam, to jeszcze sekwento biegnie. Ja pierdolę ty, jakie to jest wszystko dynamiczne. To jest stary takie dynamiczne. Moje oczy jeszcze nie są na to gotowe, ty. Tak, mnie też już to przebodźcowało. Trzymaj, wiecie? Ojciec kurwa Natana Marconia jest były policjant, który ma... Chodź tu, no chodź. Dobrze. Co, kurwa? Ja pierdolę, kurwa, ile tu jest PVP w tym samym czasie. Turniej gildii. Ten wleciał. Tana Marconia. Były a ten mówi, ja się z tobą nie biję, kurwa, idę gdzie indziej. Policjant, który ma... Ja mi kopa, a ten... Chodź tu, no chodź. O, proszę. Dobrze. Co, kurwa? Nie no, ten będzie f*** tu jest, kurwa, na tym. Pory, dostałeś. Frajerzy jebany. Kurwa, frajer nie może wytrzymać. I co? Jebana. No co? Bolało, no co nie możesz wytrzymać, kurwa? I słuchajcie, panowie, oficjalna informacja na kartce. Oficjalna informacja jest taka, największą p***
pizdą jest Nathan Marcel, mój ojciec jest kurwa, byłem policjantem, ma biuro detektywistyczne. Nie brońcie Boksdela, tylko imię i miejsce zamieszkania jednej z ofiar, by się przestraszyła i nic nie powiedziała. Przekupił lub szantażował Olcia, która zmieniła zdanie o 180 stopni. Przez to Olciak zabroniła Konopowi publikacji pogrążających go dowodów. Rozesłał nudes jednej z dziewczyn, po czym chciała ona popełnić samobójstwo. Chciał szukać kibiców, próbując przekupić Natana, żeby udał kontuzję i nie wyszedł do walki z Denisem na cloud. Manipuluje ludźmi, robiąc się ofiarę. To jest ogólnie jakby spoko, tylko ja nie wiem, czy za to pozwu nie można zrobić. Przekupił lub szantażował, bo problem jest taki, ja nie mówię, że jakby Natan może nie mieć racji, ale to by było bardzo ciężko udowodnić. Że jest kurwa jebanym PDF-em i tyle w temacie, kurwa. Dziękuję temat bardzo. Tej osoby. To... Tylko ja myślę, kurwa, że chyba Boksdel by go nie pozwał. Chociaż wie. A czemu on dzisiaj się na Boksdela odpala? Coś się wydarzyło, czy nie? A, na Twitterze, okej, to ja nie wiedziałem. U kogo? No Natana? Natan. No, chłopie, ja w piłkę dzisiaj grałem. O, faktycznie, są rzeczy. 6 godzin. Może powiesz, gruba świnio, jak Jurczygę zaprosiłeś i mówił mi, jak uniknąć walki na cloud, bo chciałeś, abym nie zawalczył. Jak prawnicy uratowali cię przed wyjechaniem z Fame. Jak śmiałeś się z Dubielem i dzwoniłeś do Merganiego przed filmem z Pandorą. Pisać sobie możesz, gruby cwał, jak naćpasz się mefonem z Tarnowskich Gór. Jak rzucałeś ziołem i zajebałeś się autem naćpany... Zajebałeś? Zajebałeś się autem naćpany i dzwoniłeś do Merganiego, robiąc sobie bekę. Pisać tweety dziko możesz, bo wiesz, że kontrakt i kary finansowe mnie blokują. Fajnie, da pismo i zgodę. A Boksdel coś mu napisał, czy o co chodzi? Korzystasz z przywileju kontraktowego, ale spokojnie, karma wróci do pedo. Pamiętacie film na Polaka? To może niech gruby cel pomoże mi go dokończyć. Zapytajcie jej, co robił i co robił. Co robił i co zrobił. Boksdel pomagał w researchu 2024, a ludzie nadal chyba popierają jednego PDF-a. Może Julii opowie o Polaka i wielu, wielu więcej. Proszę podawać dalej, może w końcu Bardęga lub Konop się wezmą za to. Tak samo jak za innych PDF-a. Ale biznes jest biznes. Boksdel, przy okazji, mógłbyś podesłać mi film, gdzie mówiłeś, że Błoński napierdalał kosterę, rozwalane ściany w ich domu, wyzwiska. Znaczy ten film lata po waszym świecie. Może były Julii, Filip, od Dubiela go udostępni. Fałszywe, zakłamane k***y. Pozwoliłeś mi chyba, co? Mówiłeś, że chcesz zniszczyć Błońskiego, bo nie oberwał w Pandorze i podjudzałeś mnie do tego, abym tworzył na niego film i atakował. Proszę o pismo swoim, że mogę walić. Walnę wszystko. Boksdel wcześniej odpowiedział, Uwęka zobacz od początku. Kurwa, ty mocne rzeczy, czy nawet tego nie przeprocesowałem. Kurwa, Natanek, fajną robotę robisz jako zapałka na tych wszystkich sztywnych gitów, ale poza konfami to jesteś farmazonem jak chuj XD. Kiedy udostępnianie pendrive'ów na Boksdela? Jak skończy mi się kontrakt z Fame? Po prostu przyznam się, że no jestem kurwą łasą na kasę. Zbyt często rzucam słowa i mam rzeczy, których kontraktowo nie mogę udostępnić ze względu na kary finansowe, szkodzenie firmie. No i jeszcze chcę pozarabiać, ale nic nie ucieknie. Możesz wrzucić ten magiczny pendrive. Chłopaki z Fame nic ci nie zrobią. Nic nie zrobią ci, jeśli to wrzucisz luz. Chciałeś się ze mną spotkać 10 razy w celu, żeby mi pokazać. Ale okazało się, że to farmazon. Jak wszystko o czym dolisz. Podpalaj tam prawilniaków i zarabiaj dla mnie hajs. Michał Kubity. Niech Rafał Pasternak doda oficjalne pismo z podpisem, że mogę publikować materiały, które obciążają ciebie i Fame, to chętnie upublicznij. Pisać na Twitterze możesz. Wiadomości na Messengerze i telefony od pracowników dostaje inne. Ale cię grubasus wyjaśnił. Wyjaśnić może wysyłając zdjęcia nagich nastolatek i szantażując je w mediach. No ale tak. Maslini, GPS, dobrze jest. Jakby kolejny raz się przewija tutaj w tych wszystkich, w tych potyczkach medialnych, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, Boksdela i Natana Marconia. Jakiś temat Kacpra Błońskiego, kostery. Przedtem ktoś mówił, że jakieś narkotyki, teraz że jakaś przemoc. Przecież ty celu kłamiesz, nawet z tym, że jesteś sober, a po Gliwicach 3 godziny temu najebany chodziłeś. Jeśli popełniłem przestępstwo, kontrakt i NDA są nieważne. Możesz publikować wszystko, celu bity. Powiedz ludziom, że twój stary był chujowym policjantem i zaczął być detektywem, bo w robocie był petem, jak ty we frikach. No nie podoba mi się coś takiego. Ja nie lubię, jak ktoś komuś po taci ciśnie. Bo ja wyznaję taką zasadę, nie? To, że wiesz, to, że my sobie tu siedzimy i ktoś do kogoś powie, to jak wiesz, dwie anonimowe osoby to się powiedzą, nie, twoja stara ciągnie lachę, no to chuj, to twoja stara ciągnie lachę, no i co ci mam powiedzieć, nie? Ale tak angażować osoby trzecie do konfliktów internetowych nie jest w porządku. Ale Natal gada, że Boksdel to PDF. No dobrze, tylko to Natan mówi. Więc jakby to, co Natan powie, to Natan powiedział. Nie widziałem, żeby tata Natana się gdziekolwiek wypowiadał. Ja nie wiem, kim jest ten człowiek, nie wiem, czy był policjantem, czy jest detektywem, czy... Nie mam
pojęcia, kim jest ten człowiek. Życzę mu dużo zdrowia i spokoju. A tylko dlatego, że ktoś mi ma mieć za złe, to co? Ma autostradę wolną, żeby, nie wiem, napierdalać po mojej rodzinie? No właśnie. Sam Nathan to zrobił? Nie rozumiem. Kiedy Nathan coś o tacie Boxdela pisał? To jest to ten, który siedzi w pudle? Ja nie wiem, czy on siedzi w pudle. To na czacie ktoś wymyślił. Wypiłem 7 miesięcy. Czemu nawet wiesz? Ja może nie jestem jakimś kurwa turbozwolennikiem ludzi, którzy kłamią, że są mega trzeźwi i tak dalej, a potem piją. Ja też nie wiem, kiedy to nagranie pochodzi oczywiście, ale mnie najbardziej drażni w takim temacie jak ten, że kurwa wiesz, nagrywasz najebaną jakąś znaną osobę kurwa po to, żeby jakąś atencję zyskać. Za coś takiego powinien być do dupy. No nie wiem, kto tutaj ma rację, zapowiada się grubo. Mi ptaszki ćwierkały w ostatnich dniach, że na takiej bardzo dużej gali miałoby dojść do zestawienia Nathana z Boxdelem i dlatego ja do końca nie wiem, czy to jest, czy oni pompują jakby ten konflikt od nowa, bo tak, bo będzie gala i mają się niby na niej bić, czy oni po prostu się nienawidzą i wiesz, iskierka wznieciła płomień i teraz się wszędzie pali. No ja nie wiem, siedzieli po 2 miesiące cicho na swój temat, a teraz nagle się wyzywają od pedofilii, po rodzicach sobie jeżdżą i tak dalej, to nie jest chyba jakieś ten. A to nie było tak, że wy zrobiliście zdjęcie Sentino jak spał najebany? Ja nigdy żadnego zdjęcia Sentino nie zrobiłem jak spał najebany. To wuje Kali. Więc no, ja już jakiś czas temu słyszałem, że ma do takiej walki dojść. Walka bez rękawic, gołe pięści, Boxdel, Nathan. Z racji tego, że mi nie powiedział tego Boxdel ani nikt z fejmu, to sobie po prostu to mówię, nie? Chciałem powiedzieć i każdemu przekazać, aby każdy pamiętał. Tylko pluję. Ha! No cóż, zaczęliśmy od tego. Pluję to ci na starego. No. O! Dobrze. Ja tak. Okej, okay, tutaj też wyzywał tatę. Tak ci powiedziałem? Nie, ale ja ci tak teraz powiedziałem. A wiesz, jaką ty k***ą jesteś, że najeżdżasz na rodzinę? Ty takie rzeczy, kurwa. On zaczął mówić o moim ojcu. Ale po co na rodzinę? Ej, Harry Potter, idź kurwa swoje okulary weź. Tak, dobrze, tak, panie tak. I panowie, zaczęliśmy od tego, że Sekwento dokonał wyprzedzającego uderzenia taktycznego, by odwrócić uwagę naszych panów ochroniarzy. Cel. Dzięki czemu Kamerboy i Nathan zdążyli się pobić. Niech przyjdzie Nikita. Niech przyjdzie Nikitka. Nathan, człowieku, przez ciebie. A ja wiesz, co to jest, że tak gadasz? No ty. Przez ciebie. No ty. A ty jesteś frajer. Kurwa jana. Przez ciebie, Nikola, by tu na mieście by cię rozjechał, od razu na psy dzwonisz. Nathan, musisz na sekundkę zejść, musicie tutaj opatrzyć, bo leci ci delikatnie krew z brody. Bo dostałeś tak samo. Tak, 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 ale wiesz co, muszą to tylko... Że nie było, że tu mam pryszcza. Dobrze, słuchaj, tylko musisz dostać już plaster. Jak się spuszcza ktoś na ryj, to masz pryszcze. Tutaj mam pryszcza, więc to jest pryszcz, bo się... No, nawet nie było. Ferrari się spuszcza na mordę i wiesz. No co? Czemu taki jesteś teraz przestraszony? Bo o twoim tatusiu porozmawiałem, byłem policjancie, biuro detektywistyczne ma. A dobrze czy źle? No, aha, dobrze? Dobrze, uważasz, że dobrze, tak? A źle? Mieliśmy porozmawiać o Nikoli, na temat OnlyFansa. Tak. Widzę, że rozmawiamy inaczej. Mój stary wychodzi z paki, kurwa, za 2 miesiące. Twój stary ma biuro detektywistyczne? Tak? Tak? To niech przyjdzie. Tak? Będzie się wstydził to za ciebie. Nie... Tak. Ej, wychodzi się, będzie wstydził, co odbierasz kondomie. To niech udowodni, że twoja kurwa. Chodź, na sekundkę, oni cię tylko tam ogarną i wrócisz tutaj. Dobra, ale daj mi go zaraz rozmawiać. Mówisz mnie, że PDF-em jestem, tak? Coś takiego wspomniałeś, tak? Czy nie? Nie powiedziałem, że jesteś PDF-em. No tak wspominałeś coś. Że Boxdel jest. No o, że tak, że twój były przyjaciel jest PDF-em, były tak? Przyjaciel, tak? Buja się z nim, a ma jeżdżasz, słuchaj mnie. Co z tego się... Posłuchaj mnie, no co zrobię? Ja was dwóch celi mogę... Nie, ale chodź, to chodź. No dawaj, ja jeden, chodź, no to chodź. Bo tam zostałeś, no dawaj, za 5 koła. Ja z bombą walczę i mogę z tobą napalać, się dawaj. Bo! No przyjmij walkę, kurwo. Balenciagi za 5 koła dostałeś. Chcecie z królem się bić, co przyjmij? Ja ci nie chcę z kurwa. Ja chcę cię d***ać za te słowa, kurwo. Chcecie... Dobrze, Nathan, zejdź na sekundkę, panowie, uspokójmy to. Dobra, może zacznij od początku, Sekwento. Proszę cię o to, że jak chłopaki się kłócą, ty nie krzyczysz. Dobra, ale to nie da rady. Rozumiem to, natomiast siedzi, jak Kamerboy się kłóci z Nathanem, to nie przerywaj, bo pracujesz na to. Dobrze, trzeba tutaj cisnąć tego. Dobra, Kamerboy, od samego początku, o co ci w ogóle chodzi? Bo wszedłeś tutaj, zacząłeś mówić mocne rzeczy na temat Nathana, tak, Marconia. Bo zmieniła się w ogóle koncepcja. Powiedziałeś, że chce tutaj wejść Nikola, tak. Ale że w końcu nie wejdzie. Wejdzie czy nie wejdzie? O co nie, chodzi? Nie, raczej Nikola nie wejdzie. Słuchajcie, żeby była jasność, miała tu wejść Nikola, miała zrobić oficjalny statement w stosunku do tego człowieka, jak on się zachował. Miesiąc temu Boxdel nagrał materiał na Nathana, w którym wspominał coś, że jakaś dziewczyna przez to, jak została pomówiona o prostytucję, zaczęła, musiał pokazać szota. W każdym razie, to jest identyczny przykład, tak jak Nathan Marcoń wcześniej na panelu obraził Nikolę od prostytucji, gdzie w ogóle czegoś takiego nie ma w ogóle nawet mowy. Miała tu Nikola być, miała zrobić oficjalne przemówienie. Niestety jej nie ma, ona jest teraz u góry, bo nie może k***a na niego patrzeć, ona nie wytrzymuje emocjonalnie. Jeżeli Nathan Marcoń coś powie o mnie, zaje mi cokolwiek, ja mam wyjechać.
zajebane, bo mnie to nie rusza, ale młodą kobietę, która ma 20 lat, słuchajcie, jeżeli ktoś akceptuje to, że dziewczyna, która wyszła z nałogów, z alkoholizmu, zaczęła śpiewać, zaczęła się rozwijać i ktoś akceptuje to, że ją obraża od prostytucji tylko dlatego, że ma OnlyFansa, nie umawia się na spotkania, nie bzyka się za pieniądze, robi sobie zdjęcia artystyczne, jak każdy niech zwie. Jeżeli ktoś to akceptuje, to ja kurwa nie mam pytań. I miała tu przyjść, niestety jej nie będzie, jest też ze mną Daria, czyli kobieta, która prawie by się spotkała z Natanem Marconiem. Mam na to wszystko dowody na moim Instagramie, pokażę dzisiaj po programie jeżeli całą konwersację. Tutaj, a do czego ten portal teraz służy? O chodzi, no bo nie mamy jak się... Dlaczego ten portal nie, słuchajcie, Natan Marcon, generalnie sprawa wygląda tak, że chciał się spotkać z 18-letnią dziewczyną, namawiał ją na spotkania. O kurwa ty! Jak tak dalej pójdzie, kurwa, to już nawet żony nie będzie można poruchać. Nie no, kurwa. Natan, jak mogłeś, kurwa, próbować umówić się z 18-latką? Nie no, masakra! Kto to widział? Ja wiem, że na scenie YouTube'owej jest to wiek raczej wyższy niż niższy, ale uwaga, stary, 18-latki to są w porządku dziewczyny. Nie no, stary, kurwa, Natan może mieć 60 lat i się umawiać z 18-latką. No kurwa, no dajcie spokój, co to jest, kurwa, w ogóle za argument. Teraz... Każda rura, do której kiedy ktokolwiek napisał, siema, może pójdziemy na kawę, to będzie do oponentów medialnych osoby, która właśnie do niej napisała, wysyłać screeny i każdy będzie kręcił gówno burza, bo kurwa on się chciał ze mną spotkać. No tak, ludzie się ze sobą spotykają, ruchają się, chodzą na kolacje, na spacery, nie wiem, robią sobie loda, jakby kurwa wiesz o co chodzi, nie? Jakby ludzie to robią. Do momentu, kiedy jest to legalne względem prawa, to ci do tego kurwa. Kasztanie. Tej rano do niej dzwonił, mówił tak, słuchaj, mam apartament, tak czy nie, podejmij decyzję. I o co chodzi? Natan Marcon kilka lat temu na streamie na Omegle chciał pokazać mi i Majka dwóm dziewczynkom. I jego zachowania w ogóle się w żaden sposób nie zmieniły. Chciał umówić się z Darią na spotkanie, namawiał ją. Zakładam, że famy pewnie złoży ci ofertę na walkę na najbliższą galę albo jeszcze następną. Załóżmy, że famy się przekonuje i podpisujesz się na walkę. Następnie famy wpada na pomysł, żeby zakontraktować Murana na tą samą walkę. Co wtedy robisz, rezygnujesz? Chciałbym, żeby to wybrzmiało, nie? Żeby wszyscy mieli jasne. Nie istnieją pieniądze, za które brałbym udział w tym samym przedsięwzięciu, co ten człowiek. Nie istnieją. Nie ma takich. Nawet stówka. Każdy w takim momencie, jak ktoś mówi, o, nie ma takich pieniędzy, za które bym coś zrobił. A za 10 miliardów? No to teraz jakby odłóż kreskówki na bok i skup się na tym, na pieniądzach, które mogliby zapłacić. Nie zapłacą ci miliarda, bo ten biznes nie jest warty miliard. Nie zapłacą ci 10 milionów, bo to by było więcej niż cała gala kosztuje, albo gdzieś tam w okolicach, nie? Jakby, rozumiesz o co chodzi, jakby wstali rano i stwierdzili, o kurwa, mamy w kurwa pieniędzy, chcemy to zrobić, jesteśmy zajebiści. Ile fame, jakby, jak jest maksymalnie, to czy im się by to opłacało, czy nie, to są na parakaloszy, czy ktoś jest wart tych pieniędzy, o. Ale jak jest taka maksymalna stawka, którą mogliby komuś rzucić? Dwie bańki? Ale że to jest biznes, nie? Oni... Inna rzecz jest, czy jakby zapłacili komuś dwie bańki, to czy by im się zwróciło? Bo jeśli by się im zwróciło, no to czemu mieliby nie zapłacić? Rozumiesz o co chodzi? 1,5 miliona max to wie, co musiałby zrobić. No właśnie dlatego mówię, nie? To jest taka granica bólu. Jakby... No nie zrobiłbym tego. Nie zrobiłbym tego, no. Kupywał apartamenty, jakieś inne rzeczy, mam na to wszystko dowody. Daria się finalnie z nim nie spotkała. Różne dziwne rzeczy pisał, a to nie wszystko. To... Dobra, ale podpisujesz kontrakt, później nie masz wpływu na kartę walk. Możesz od tak sobie zerwać kontrakt? Nie możesz, ale ja bym nie przyszedł na galę. Albo... A nawet jakbym już przyszedł, kurwa, to by... No nie wystąpiłbym, no jakby daj spokój, nie? A jakby się to wiązało z jakimś ciężkim rozdolem ekonomicznym, kurwa, jakimiś karami czy coś i by mnie tak kurwa zrobili, raz, że do końca życia bym kurwa ich wyzywał codziennie. Każde moje zdanie bym rozpoczynał od jebać te kurwy, a do tej klatki to bym wszedł, kurwa, zrobił dwa fikołki i wyszedł, kurwa, nie? I pokazał wszystkim faka, no jakby daj spokój, nie? Dlatego mnie brzydzi na przykład Szeliga, nie? Dla mnie to jest totalnie obrzydliwy, dla mnie to nie jest mężczyzna, dla mnie to jest obrzydliwy człowiek. Siedzi wśród tych ludzi i sobie daje kurwa cisnąć przez ileś programów twarzą w twarz, kurwa, o rodzinie, o dziewczynie, o partnerce, o wszystkim. To czy tamci mają rację, czy nie, jakby nie powinien nigdy do tego doprowadzić, jest to obrzydliwe dla mnie. To nie wszystko, bo wczoraj rozmawiałem z jedną dziewczyną, która... Jest to, ludzie na czacie piszą cały czas 18-latka z wykrzyknikami, czyli... Ale przecież może być... Dobrze, okej, ja rozumiem. Co w tym złego? Ale słuchaj, że jakby miała 16, spotkanie, no. Co w tym złego? Wiesz o co chodzi? On jej do niej pisał takie rzeczy, padniesz po 6.
Co to jest 6? Czy to jest jakaś porcja? Ale spokojnie, popilnuję cię, rozumiesz? On tak do niej pisał. Chodź, spędzimy miło czas, chcę się tobą zaopiekować i tak dalej, i tak dalej. A wcześniej, kilka lat temu, chciał pokazać mini Majka. Wiesz, co to jest mini Majk? No nie. No domyślamy się, co to jest domyślmy mini Majk, się. Tak. Młodym kobietom. Chodzi o to, że Natan jest nieprzewidywalny i swoje zachowania mogę sugerować. Dobra, tak szczerze, o Natanie naprawdę można dużo powiedzieć. Z wieloma rzeczami możesz się nie zgadzać. Ale kurwa, to co ty dolisz człowieku na jego temat, czym ty go chcesz zaatakować, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie, kurwa, jak ci nie wstyd, nie? Więc no, miał 15 lat, kurwa, chciał zaistnieć w sieci, kurwa, pierdolił głupoty na Omegle, mając 15 lat. Albo umówił się, kurwa, z 18-latką, jak mi, kurwa, ja nie... No, kurwa, o Natanie naprawdę możesz mieć naprawdę złe zdanie. Naprawdę może ci się nie podobać jego zachowanie, ja to wszystko rozumiem, ale no what the fuck? Patrz mu jak PDF. Dobrze, to zróbmy tak. Jak Natan wróci, to niech on się wypowie, ponieważ nie wiemy... On się nie wypowie, on jest teraz tak rozdany psychicznie, że on się nie wypowie. Ale okej. Ja myślę, że się wypowie, natomiast bardzo ciekawe, Piotrze, zadałeś pytanie Kamerboyowi, poproszę jeszcze raz. Co to jest to konto w ogóle? Co to jest za portal ten OnlyFans? Na czym on polega? No słuchaj, ja nie chcę tutaj No wyjaśnijmy, bo jeżeli są tutaj zarzuty co do tego portalu, no to chciałbym wiedzieć dlaczego. Okej. I w takim razie po co te konto ona tam ma? Do czego służy? Generalnie jakieś... Żeby se konia, no bo konia walą z kulejarzy, ale walą konia, dobra, no kurwa. Nie, można tak wykupywać tam, załóżmy... Ja bym na przykład... Tak, ja mogę coś powiedzieć? Ej, ziomuś, ja bym na przykład swojej dziewczynie pozwolił. Że samo to... No tak mówię, spokojnie. Nie przeszkadza ci to, że twoja dziewczyna ma tam... Nie, wiesz dlaczego? No mówisz, no tak, no bo mówisz, że tam robi zdjęcia, to, tamto, a nie ma innych normalnych kont, na których można robić zdjęcia i tak dalej. Musi to być konto też powiązane z tym, żeby masturbować się przy tym... Piotrze, sytuacja wygląda tak, że niestety żyjemy w czasach, gdzie ten Instagram przyjął taką potęgę, tam dziewczyny wstawiają w bikini zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Natan posądził Nicolę o prostytucję, więc wszyscy wiemy, co to znaczy słowo prostytucja, a Nicola tam po prostu sobie robi zdjęcia i mogę... A to nie jest tak, że on ją posądził o prostytucję, zważywszy na to, że kiedyś Magical publikował jakieś screeny, jakiś date zone i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest to samo, co Roxa. Sorry, nie wiem, nie przysiaduję, nie znam się, ale coś tam o jakimś analu za 200 zł było i tak dalej. To czemu Natan w sumie nie powie, że chodzi o coś innego? Za tym ona też twardo fotografię nagrywała, bo tu widziałem te filmy. Przyrzec na cokolwiek, bo są oczywiście zdjęcia, no ale dobra, a przerobione, gdzie Nicola nie pokazuje pornografii. Dobra, ale czym to się różni w takim razie od, nie wiem, dziewczyny, która w burdelu będzie sprzedawała truskawki, chmura? No tym, że to jest online, stary. No tak, nie ma znaczenia w ogóle. No. Zaczynamy od tego. Panie i panowie, wraca Natan Marcoń. Dostałem na słuchawkę informację, że lekarz powiedział, że to był tylko faktyczny prysz i że musimy to zaznaczyć, że to jednak nie krew pobójcy. Natomiast Natanie, zostałeś tutaj oskarżony, że chciałeś zaprosić, ale 18-latkę. Pisze do mnie, żebym... Słyszysz, co mówię? Bo chcę ci przekazać, powiedzieć, że nie słyszałeś. No, że co? Podobno pisałeś z 18-latką, więc ludzie na czacie już pochwycili, że jednak to była pełnoletnia dziewczyna, ale tutaj była, przyszła. Mając 15 lat, o jego zachowanie. Bo powiedział, że jestem w chwilę mając 15 lat, potem, że pisałem z 18-latką. Posłuchaj, wypowiadałeś się na temat Pandora, tak? Tak. To, co zrobił Dubiel, to już chuj. Ale ty byłeś tylko o 2 lata młodszy od Dubiela, wtedy, kiedy chciałeś, kurwa, pokazać mini Majka dziewczynom. Ty myślisz, że ja na Omegle pokazowałem mini Majka, kurwa, 15-latkom i 14? Pan idioto? Kurwa, na to w ogóle co te dziewczyny wam robiły też na tym portalu? Ja byłem w ich wieku... Oglądasz, ale poczekaj, słuchaj. Ale jebany idioto, to było wałkowane na fejmie 16 czy tam 18, kurwa. Nie ma znaczenia. Ma to znaczenie, komentowałeś Pandora, miałeś 2 lata tylko mniej, co Dubiel wtedy wysyłał te głosówki, a kurwa dziewczyną chciałeś pokazać, już nie chcę mówić co. Aha, czyli jeżeli wyruszasz 12, a wyruszasz kurwa 16, to nie ma różnicy dla ciebie. Ty masz takie zachowanie. Czyli 15 lat na przykład i 13 nie ma różnicy czemu żadnej, nie? Spotkać? Nie no, w tym momencie to nie ma racji, bo jakby jest różnica, bo 15 i 20 to nie jest to samo co 13 i 18, a ponadto inaczej jest trochę robić sobie bekę na streamie z Omegle, gdzie każdy na to patrzy. To jest zupełnie coś innego, niż pisać prywatnie w jakimś celu, nie? To nie chodzi o to, ja się nie pokłóciłem z Marcinem, tylko po prostu to nie jest to samo, nie? Ja nadal moje podejście do tego, jak głupie, czy ewentualnie było to, co zrobił Marcin, nie ma nic wspólnego z tym, że kurwa Natan pierdolił jakieś głupoty na swoim streamie na Omegle. Bo jakby, wiesz, kawa nie wyklucza herbaty. Ale to nie jest to samo. Jak masz 15 lat i mówisz głupoty w internecie, to jesteś kurwa trochę nieświadomym, bezmózgim dzieckiem. Dlatego ja też mam wyjebane w to, co wy mi piszecie, bo wy macie kurwa mniej więcej też 15, nie? Dlaczego obrażałeś Nicolę od prostytutek? Bo jest maną dziwką, są mi fans. Kurwo, jaką jebaną dziwką, a ty kurwa okej, dobra, pokazać dziewczyną, to przepraszam. Co, czemu obrażasz się? Okej, okay, czyli jest matką twojej... Poczekaj, okay. Czemu ją taką... Ale powiedz mi tak szczerze, stary, no. Bo ja w ogóle tego nie rozumiem. Czy możemy zamknąć temat OnlyFansa raz na zawsze? Dlaczego? To jest walka między tobą a ty możesz zamknąć OnlyFansa? No tak, w każdej chwili. A czemu no ty... No to zamknij. A czemu ty OnlyFansa, to będziesz kurwa na OnlyFansa? Co fentanyl
dala w Stanach. Co jeszcze raz? Dobra, to słuchaj. A czemu ty zamknąłeś OnlyFans? Dobra, słuchaj, dobra. Ale czemu, dobra, ale odpowiedz, odpowiedz. Co? Czemu nie zamknąłeś OnlyFans? Nie mam idioto, kurwa. Czemu zamknąłeś? Ale ja nie mam OnlyFansa. Też rzucę u siebie na Instagramie, że OnlyFans Natanka był, a teraz nagle nie ma. A czemu Darię zablokowałeś? Bo nie chciałeś, żeby konwersacja wyszła? Ale jaka konwersacja, z Darią, jaką kurczę. Cała ale nie promuj swojej dziwki. Stary, mieszkasz z jakimiś dwoma dziwkami, które kurwa promujesz, aby rok zarabiać temu na nich kasę. Chciałeś się spotkać z Darią, co chciałeś? Zaraz przyjdzie mój przyjaciel. To są za sześć porcji. Zaraz przyjdzie mój przyjaciel. Dodawałem całego screena, jeden idioto. Zaraz przyjdzie mój przyjaciel, ale niech teraz nie przychodzi ten mój przyjaciel. Bardzo bym prosił, okej, nie będę wyzywał twojej kobiety. Dziękuję bardzo. Jeżeli, dlatego prosiłbym. Nie ma jeżeli. Okej, to nie będę. Nie ma jeżeli. Chciałbym, aby puścić film, nazwa Matka moich dzieci, bo tak powiedziałeś, jeżeli okaże się, że jest to naprawdę porządna kobieta, nigdy ją nie zwyzywam. Ona jest porządną kobietą. To poproszę Matka moich dzieci, aby puścić film. Jeżeli jest porządną kobietą, wysłałem to do reżyserki. Nikita jest moją przyszłą żoną, tak. Więc matką moich dzieci, matką moich dzieci, matką moich dzieci, matką moich dzieci. Nikita jest moją przyszłą żoną, a więc matką moich dzieci. Co to jest w ogóle? Ja nie wiem, co to jest. Chciałem 6 godzin, na pieska ją brałem, chodziła 10 razy w nocy, dużo. Połykała, wszystko robiła. Też bym połknął. Ona na jak też byś połykasz, nie? Wszystko, żeby... W ogóle nie pokazujcie mi tego p***anego magikala, k***a. No. No dobrze, no ale... Dobrze, niech pokażę. Niech pokażę, tak. Pani Karolina, za czapeczkę leci obserwacja, kochani, zacyski tutaj. To jest jak p***a się z kobietą. Dobrze. Już, koniec? Czekaj, jeszcze nie koniec. Dobrze. Tutaj jak wciąga kreskę z f***a. Tylko oczywiście to jest zacenzurowane. Teraz patrz, coś ci wytłumaczę. Nie tylko chyba. Coś, nie, słuchajcie. Instagram na tą grobkę Martin. Bez cenzury, dobra. Ktoś mi się włamał na konto i wyślę wam linka bez cenzury do wszystkich filmów. Odnoś się Daniela Magikala. Instagram na tą grobkę Martin. Stary, pokazałeś, mogę się wypowiedzieć? Dajmy skomentować. Pozwalam ci. O, ty mi kurwa PDF-ie pozwalasz? Jak pojesz jeszcze raz PDF-ie, to dostaniesz szybki. PDF. Kurwa, rzucać tylko potrafisz, ty. Kolejny dzień w robocie, moi drodzy. Tak. Lekko koszuli, za którą dałem kurwa cały aut i 2000 zł, sprzedał mi to bardzo. O, kurwa, ja swój zamach za 3000 biedaka. Ale co robisz na dziewczynę, którą udawałeś, że kocha? A ty kurwa na swoim ojcu, co ma biuro detektywistyczne i co? Gówno kurwa. Na ojcu, kiedy chodź, porozmawiamy, kurwa. Daj mi się wypowiedzieć. A co jest złego w tym, że ktoś ma tatę, który jest detektywem? Powiem tak. Dobra, nie to sprzedał koszulę, sprzedał mi dzisiaj bardzo. Miałem się wypowiadać, teraz ja, tak? Jakie życie miała, takie miała, każdy wie, z jakim człowiekiem, toksykiem. Daniel Magikal i tak ukradł. No. Więc za to zostanie, poniesiona odpowiedzialność karna i będzie też, mamy na niego dowody i będzie szło na niego pozew. O. Mam nadzieję, takie coś robicie, żeby walić. Słuchaj, mam nadzieję, że jak cię rozpierdolę, to Danielek przyjmie okazję na kolejną walkę ze mną. Ale nie chodzi o to, słuchajcie. Telefon mi pokazałeś stare nagrania. A mogę ci przeszkodzić? A czemu wy wszystko do sądu dajecie, nie możecie tego... Daniel Magika ukradł konta, to tylko o to chodzi, stary. Daj mi powiedzieć, stary, tak. A ty sekwenta też, kurwa, zastanów się, co ty mówisz. O, musicie dać wszystko do sądu? Co kurwa mają robić? A wziąłeś kałacha i się kurwa drive-by'a pierdolnąć im na ośce? Co ty kurwa? Nic mnie chyba bardziej nie wkurwia niż ci ludzie, którzy się trochę napompują, kurwa, i nagle są najsztywniejsi na świecie. Więc słuchajcie, pokazałeś filmik, okej, każdy te filmy już widział. Tylko stary, jedną rzecz. Nie, każdy nie widział. Spójrz, ale spójrz, jak Nikola teraz wygląda. Jak... Ona przeszła glow-up, nie gorzej, powiesz kurwa. Mi... Nie, jak kurwa gorzej? Jakby była w ciąży. Ona, ale, ale stary, pokazałeś... Dzieci. Nie, ty co? Pokazałeś filmiki... Usunęliście dzieci. Nie. Była w ciąży, chcieliście mieć dzieci. Nie, nie była w ciąży. I postanowiliście... Nie była w ciąży, kurwa, co ty p***olisz? Kurwa, usuniemy. Madafianie, kurwa. Co chciał pokazać dziewczynkom, kurwa, młodym, ty. Twój przyjaciel mi to mówił. No, taki jesteś, kurwa, charakterny. Uważasz, że rozsądniejsze byłoby usunięcie po takich sytuacjach i takich... Czemu pokazałeś twojej kobiety tego konta? Tak naprawdę dużo, dużo macie. Okay. Ale patrz, ale zobaczcie, jaka jest dziwna zależność, nie? Sekunda. Ej, tu jest... Dobrze, dokończ. Tak, pokazał Nikolę w związku z Danielem Magikalem. Teraz pokażmy Nikolę, jak wygląda aktualnie. Wygląda o wiele lepiej. Jedźpa, niechla. Dobrze, to ja mam pomysł, kamera boju. Powiedziałeś, że Nikola miała tutaj wyjść i wygłosić statement. Tak. Zaprośmy Nikolę, niech powie to wszystko. Nie, ona, powie. Nie, ona nie ja ją wysłucham. Ty ją wysłuchasz? Nie przerwę, tak. A powiedz jej jeszcze raz, w oczy, kurwa, pana, prostytutka, dziwko, to cię zabije w tym dobra, momencie. Obiecuję. Ej, przysięgam. Przysięgam, nie powiem do Nikoli prostytutko i dziwko. I co jeszcze? Bo ty możesz, kurwa, wszystko wymyśleć. Ja dole, ty może będę, kurwa, po prostu... Nie, przysięgnij, że... Dobra, weź lepiej nie przyprowadzę, bo on to powie, bo to jest... Przysięgnij, że się nie będziesz odzywał. Dasz jej mówić całą przemowę. No dobra, niech przyjdzie, kurwa.
Przysięgnij. Jeżeli będzie taka możliwość, to poprosimy, żeby Nikola wyszła. Natomiast mamy człowieka, którego ty ściągnąłeś, Natan. Tak, czy w tym przyjaciel. Momencie ma przyjść twój przyjaciel, czy nie? Tak, nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Niech poczeka chwilę, mój przyjaciel. To jest specjalny gość. Jeżeli miała taką przeszłość, jaką miała, na takich portalach i kontach, niby się zmieniła i w ogóle, to nie uważasz, że sama prowokuje i takie zaczepki, mając dalej takie konto, to tak jakby była prostytutka. Ja to nie mówię o niej, tylko daję przykład. Prostytutka pracująca w burdelu, nie pracuje już tam, ale dalej uczęszcza do tego burdelu i ma pretensje, że ludzie dalej podejrzewają, że ona dalej obciąga tam pindole. No tak, ale... Nie lepiej uciąć taki temat całkowicie, a nie głupio się tłumaczyć, że tam to jest tylko do zdjęć. Jest mało normalnych portali, na których można sobie zdjęcia, sesje robić i takie rzeczy. No ale to jest jeden z tych portali, tylko po prostu... Ale to stary, bo ty nie rozumiesz jednej podstawowej rzeczy. To nie chodzi o to, że ona chce sobie zdjęcia robić, tylko chce na tym zarabiać pieniądze. Jakby Instagram dawał możliwość monetyzacji tych treści, co ludzie tam wrzucają, to najprawdopodobniej nie siedziałyby tam, gdzie siedzą teraz, nie? To ona z tego zarabia bardzo dobre pieniądze, to jest bardzo... Tak jak prostytutki! To może z dealerami, kurwa, mordercami! Czemu? Ale to są dobre pieniądze! Bo mówisz, można być na takim portalu, bo tam za dobre pieniądze się zarabia. To prostytutka równie dobrze powie, można być w burdelu, bo tam też bardzo dobrze. Słuchaj, Piotrze, ale prostytutka uprawia seks za pieniądze. Nikola robi zdjęcia online. Ale mówię, jeżeli chcesz chronić kobietę, to strasznie złą drogę. Tak, ale to jest dokładnie, to tak. Ja nie twierdzę, że Nikola jest prostytutką, bo ja nie wiem, czy ona uprawia stosunki seksualne za pieniądze, jakiekolwiek, ale jest seksworkerką na pewno, a granica jest cienka. I to jest po prostu taka internetowa, ogólnie sprzedawanie ciała, jest to, dostęp ten seksworking to jest taka, internetowa prostytucja trochę, nie? Dobra, nie wejdzie na panel, bo straciła przytomność, taką dostałem informację. Od czego, kurwa? No od czego? Jaki ty człowiek jesteś? Ale ja się nie dziwię, bo ty powinieneś ją chronić. Ty wyłącznie za target obierasz Nikitę. Stary, ale ty ją sam wystawiasz. Ty ją sam wystawiasz na takie gradobicie uderzenia. Kurwa, ale to on tak atakuje. W ten sposób chronisz kobietę. Jesteś gorszym sutenerem, a ty kurwa kim jesteś? Jestem normalnym chłopiem z bloku. Przyjaciele, z kim kurwa? Chłopiem z bloków, kurwa, jestem normalny. Dobrze. Uporządkowując, mamy informację, że Nikita, choćby nie wiem co, nie wejdzie. Mam nadzieję, że być może jeszcze coś się nie objawiało. Ale oprócz tego chciałbym wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Kiedy, Piotrze, przemawiałeś do kamera boja, cały czat pisał plus jeden, bomba szef, bomba Sigma. Tak więc jednogłośnie ludzie zdecydowanie są po stronie bomby wobec tego wszystkiego, co ci powiedział. Mogą być po stronie bomby, mają do tego prawo. Ja też mogę powiedzieć, że fajnie, że się dobrze wypowiadasz. Tylko mi chodzi o to, że on... To jest takie obiektywne. No i dobrze, okej, ale robisz to normalnie, a nie jak Natan Marcon. Twoja narzeczona to dziś. Zero szacunku nie ma i tak dalej, nie? Ale nie uważasz, że lepiej by było, jakbyście usunęli te konto? Bardziej ją trochę odsunął od mediów, od takich programów dzisiaj i tak konto dalej, jest, jutro konta może nie być, ją na, a tak kurwa pozostaje kurwa zawsze. Przecież to zaproszenie tutaj jej i tak dalej, to też ją narażasz tak naprawdę na kolejne niemiłe przeżycia i co ty myślisz, że ktoś ją tu przeprosi? Ale ona była gotowa, ona była gotowa, tylko zobacz jak on się zachowuje, patrz. Patrz jak on się zachowuje. Jak Dario. To jest normalne. Tłumaczę ci, to jest normalne. Mówię, bo ty nie znasz sytuacji. On ją poznał, będąc kamerą Amadeusza Ferrariego, jakby Trumana, kiedy oni po prostu ją jakby ukradli. Nie, w sensie nie oni, tylko cios. Tak został posądzony, że ukradł ją od Magikala. Co zaraz może wytłumaczy, kiedy, że nie było to w ogóle prawdą, bo są na to screeny. Poproszę screena cios, aby był na ekranie i wytłumaczę ci dalej. On po dwóch miesiącach stwierdził, kurwa, ona się kurwiła, nagrywała filmiki, jak z dziewczyną się stary, rucha, nagrywała... To jest twoja przeszłość. Daj mi dokończyć, miałem sobie dać dokończyć. Nagrywała filmiki, jak się rucha za kasę. Twoja aktualna kobieta o tym wie? Z kobietami. Na pewno wie, kurwa. Z kobietami. Cisnął ją za to? Z kobietami, ze wszystkim nagrywała. Jak wiesz, jak się rucha po prostu. Kiedy nawet nie była pełnoletnia, nie? Rozumiesz, bo ty mówisz o przeszłości teraz kobiety. I patrz, sytuacja wyglądała tak, że on sobie był tą kamerą i tak sobie stwierdził, kurwa, nie muszę chodzić do pracy, za tą kamerą nie zarabiam. Mogę z niej zrobić swoją, kurwa, prostytutkę. No i widzisz, dlaczego, kurwa, ją tak obrażasz? Przepraszam, e-prostytutkę. No powiedziałeś? E-prostytutkę. Powiedziałeś, że ją tak nie obrażasz. Okej, okay, będę robił jej nagie zdjęcia. Stworzę jej konto na OnlyFansie. Po dwóch miesiącach się oświadczył, żeby ją zmanipulować i żeby właśnie na OnlyFansie zrobić dobre pieniądze, nie chodząc do pracy i niczego w ogóle, kurwa, nie robiąc. Dobra, słuchaj. I wiesz, co teraz robi? Pisze do innych kobiet, na przykład zamieszka z jakąś swoją przyjaciółką, która w ogóle zdradzała swoich mężczyzn i chciała skakać na wszystkich kasach i żeby się wybić. I teraz
Mieszkasz z tą drugą. Zdradzić to ty, kurwa, zdradziłeś, bo nie mogłeś wytrzymać, kurwa, takie środki. Zdradziłem? To poproszę teraz w takim razie film Nathan Marcin zdrada. Jeżeli zdradziłem. Poproszę film Nathan Marcin zdrada, jeżeli zdradziłem. Musimy milczeć, panowie, żebyśmy słyszeli, co jest na filmie. Tak. Nie powiedziałeś, że zdradziłem dziewczynę, kiedy to nie była moja dziewczyna, kiedy nic nie zrobiłem. A to dlaczego przepraszałeś, że skrzywdziłeś tą dziewczynę w takim razie? Dlaczego? Dlatego, bo była we mnie zakochana. A, czyli jak... Aha, no tak, czyli była w tobie zakochana, ty robiłeś jej nadzieję, ale oficjalnie nie byliście razem w związku. Nie byłem nigdy z niej w związku, ja jej pomagałem nawet, bo ja pomagam ludziom. Zawsze miałem Ty pomagasz ludziom? Tak, Michał. Ty bardzo wielu ludziom. Komu pomogłeś na przykład? Temu gościowi, któremu kupiłeś ciuchy w Forefie za 400, żeby zbudować sobie wizerunek pod loterii, nie? No dobra, no. Ja rozumiem emocje i wszystko. Dlaczego? Mówisz na filmie, kiedy nawet przyznałeś, że była to twoja koleżanka, że zdradziłeś jakąś dziewczynę. No tak, no bo kurwa, przepraszałeś ją za to, że zrobiłeś jej krzywdę. Ale to nie była moja dziewczyna i sam to powiedziałeś. Ale no to okej, to nie zdradziłeś dziewczyny, tylko zdradziłeś swoją przyjaciółkę, której chciałeś pomóc w takim razie. Chłopie, nie ma informacji o tym, czyli, ale to co, ty masz widzi i są screeny, kiedy... Ej, dajcie kurwa screeny poczekaj, do końca. Poczekaj. Gdzie osoby, które z nią mieszkały, pisały, że ona była zakochana w Boxdelu, spotkała się z nim i specjalnie nagadała kurwa na niego, na mnie. Dobra, kurwa, mogę coś przeszkodzić? Mogę coś powiedzieć? Poczekaj, dekodajnik dokończyć ten temat. No ale coś powiem, jak dziewczyna, wiesz, się źle czuje, to weź i zobacz, kurwa, co się z nią dzieje. Niech nie obciągasz. A nie gadasz z nim, kurwa. Niech nie pije tyle spermy, bo się zadławi, kurwa. Ja jestem z nią w kontakcie teraz stałem. Przez internet, jak zwykle, nie? I zarabia na internet. Zamknij ją pisze, kurwa. Ona jest Darią, miały tutaj wejść we dwie. Bo miałeś... Ale jak się źle czuje twoja kobieta, to ja bym zapierdalał tam, a nie gadał. Niech wejdzie ta twoja kolejna pracownica. Dobra, a teraz jeżeli się posuwacie do takiej rzeczy, to powinniście w takim razie naprawdę wyzbyć się wstydu, mieć to w dupie i tak dalej. No bo mówię, łatwiej chyba by było olać to i robimy co chcemy, zarabiamy na tym. Udowadnianie na siłę, że na takich portalach się nic nie robi, to jest w porządku. Nam się żyje zajebiście. No to właśnie, no to jeżeli wam się żyje... Ten brat Pawła, od niej chuja nie rozumie internetu, i tu przychodzi, wiesz, na chłopski rozum załatwiać problemy. Nie zajebiście w takim razie, to mówię, ale taka kurwa zostaje. Możecie robić takie rzeczy, pozwoliliście sobie na to, różnego rodzaju są związki w dzisiejszych czasach. 72550, to numer, na który możecie do nas... Ja chciałem pokazać... W trakcie zdrady, bo każdy przez Boxdela, kiedy nawet sam potwierdził, że nie zdradziłem, jaki ma kompleks, kurwa, oskarżył mnie o zdradę. I przybiszcie na telefon, ja to dam na Instagramie nathan.marcon, pisze goś, że ona zakochała się, ta dziewczyna, kurwa, w Boxdelu, w sensie zakochała w każdym influencerze. Temat, i specjalnie po to, on sam jej mówił, kurwa, Zabielski i mówił, że kurwa, po co się wtrącasz, po co chcesz niszczyć komuś życie, bo myślała, że Boxdel ją, kurwa, wypromuje i też nie będzie musiała pracować i też może zostanie taką dziwną jak twoja, kurwa, kobieta. Widzisz, kurwa, i powinien ci jebać. No to jeb, kurwa, na razie ty dostałeś pierdol, a mi tylko w pryszczyka trafiłeś. Potrafisz tylko rzucać, kurwa, ślinę, kurwa. Nie się stało. Kurwa. Ej, ochroniarz przez przypadek, dotykając nie większą uszkodzenie zrobił niż ty przez całą walkę. Dobrze, mi zrobisz. Kurwa, jeszcze mamy waleczkę. Posłuchaj, mam waleczka. Do ciebie pytanie. To wygra odnośnie, kurwa, Trans TV. No ale chcę, mogę widzieć go? Odnośnie Trans TV. Ale ja nie chcę. Aha, rozumiem. Tak się wkurwi, odnośnie Trans TV. Powiedziałeś, że to był dla wielu ludzi kontrowersyjny content, tak czy nie? No tak. Powiedziałeś, że przecież tam się nic nie dzieje, bo nie ma stosunków, tak czy nie? Dziewczyny zarabiały z tego, no, i wiedziały, że są nagrywane, tak czy nie? Ale one no tak, ale posłuchaj, One były masowe. Posłuchaj, ale co? Masowały ci kutasa, kurwa, i posłuchaj. Tak. Kutasa ci, kurwa, masowały, wkładały ci, kurwa, do buzi. Potem do buzi ci. I teraz posłuchaj, jeżeli chodzi o, OnlyFansa, ale kurwa, daj mi, kurwa, Daniel Magical, czy nie? Daniel Magical to jest, kurwa, patologia, która ukradła konto i chuj mu w dupę. Posłuchaj. Dokończ, ponieważ mamy telefon, dawaj, kończymy. Znaczy, dokończ to zdanie. OnlyFans jest identyczny, bo nie ma stosunków, Nikola z tego też jakieś pieniążki ma, tak samo jak z Trans TV. Dla ciebie jest to kontrowersyjne. Ale dla niej nie. Tak samo jak dla ciebie niekontrowersyjne było Trans TV, a dla innych było, prawda? No ale zobacz, jaka jest różnica. Zresztą on tak naprawdę tym się nie przejmuje i tego nie broni w żaden sposób. Ale nie, no ja się tym nie przejmuję. Na siłę jedyne, chcesz właśnie, to stary, coś wiem, robicie, na siłę bronisz, bielasz to i tak dalej. Tak chciał pokazać młodym dziewczynkom. W dużym stopniu sami sobie jesteście winni, po prostu. Nie ma co dobrze. Myślisz, że ja, kurwa, w wieku 15 lat robiłem live'a i pokazałem... I wie, co ci tam w głowie, i powiedziałem, idioto, do jakieś 14-latki, mając 15 lat, chcesz zobaczyć mini Majka i przełączyłem ją, to jest, kurwa, pokazanie kutasa. A prawda, że stary, to prawda, no ale dobra, no to są takie portale, no to tak jakby pójść do bordelu i powiedzieć, nie wiem, że... Jak nieprawda, to chcę tylko... Nieprawda, bo mam kwas hialurucynowy. Dobrze, to chcę tylko puścić jedną rzecz. Ale mówię, że mam kwas hialurucynowy. Spermę masz. Hialuronowy. Hialuronowy kwas i botoks, więc nie mam samego botoksu. No dobrze, dobrze się przyznałeś. No i sekwentu wymyślił, że jeszcze dlatego jestem piękny. A dlaczego chciałeś jakbyś kwas kozi do dlaczego chciałeś się spotkać z kobietą ładna jesteś, Natanka. O tego, która ci chciała zrobić ten botoks. Dlaczego chciałeś inne jej usługi, kurwa, niż te, z które była ona mogła ci dać? Dlaczego? Co? A czemu ty pytasz,
No, ale po jakiemu wagę. Ty mówisz? Kto normalny na czacie niech teraz napisze, co? Z mężczyzn, jak pisze z kobietami, ja kto normalny... Ja się jeszcze wierzę, że... Pytasz się o wzrost? Pytasz się o wzrost, wagę i numer buta, musi mieć małą stopę. Tak? Ale poważnie? No oczywiście, że waga to jest, kurwa, to... No tak? No wyobraź sobie, że, kurwa, nie zapytasz, a potem ci przychodzi jakiś, kurwa, bazyl 60 kg. Ja mam reputację, kurwa, na mieście, ja muszę takie ten... Tak, waga jest ważna, takie just in case, nie? Więc na przykład dziewczyna mi pisze, no ja mam 62, ja mówię, szanuję, bo ja nie jestem body shamerem. Nie jestem body shamerem, ale pisze mi 62. Ja wtedy mówię, okej, koleżanko, nie gustuję w plus size. Jakby tyle i jest w porządku. To jest pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie. Na serio? Ej, dobra, ja ci... Ale to normalne. Przepraszam. Kamera boy, zobacz, cały czat pisze ja. Jak mam być szczery, Piszę do dupy, jaki mam numer. Ej, mogę ci powiedzieć szczerze, co? To nie będzie, kurwa, fajne, co powiem, ale powiem to. Ja ogólnie jakby nie pisałem tego w kontekście seksualnym, ale jak mam być szczery, to na przykład... A z Darią? Z Darią, to zaraz się dowiesz. A jak wyszłaby tu Daria, to byś z nią porozmawiał? Tak, ale znaczy niestety dałbym jej atencję, tylko nie pokazujcie jej mordy, żeby właśnie jej nie promować. Ale wiesz, że całe się nie doszło do tego. Ale najpierw daj mi... To zaraz się dowiesz dlaczego. Czemu o 6 rano do niej dzwoniłeś i powiedziałaś tak lub nie? Chcę ten apartament czy nie? Gdzie tam pisałeś do tej dopiary? No to może chciałbym to ruchać, to ma taka dziewczyna, co była w takim projekcie. Kurwa, z takimi influencerami i jak on mnie bardzo zostawił, to szukała innych. Nie, i dobrze, do mnie panie i panowie, Nathan, poczekajmy chwilę, ale, mamy pierwszego gościa na linii. Dzwońmy się, ponieważ mamy dzisiaj naprawdę wiele jeszcze ciekawych rzeczy do zrobienia. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Witam. Patryk2703, który napisał na czacie, że jak się dzwonimy, to będą jaja jak berety. To jest ten dokładny Patryku. O co chodzi? Słuchamy. Witam Sekwento, witam Łukasza, witam Mateusz, witam Natana i witam... Brata Bomby, nie pamiętam imienia, przepraszam cię kolego, nie pamiętam imienia, ale Piotr Bomby. Piotr Bomba. Tak, Piotr Bomba, Piotrze, witam serdecznie. Mam pytanie do Łukasza SDK. Siema. To nie jest Kamera Boy, tylko to jest Łukasz SDK. Tak jest. Cóż to znaczy? Ja o tym słyszałem. Tak. Łukasz SDK to jest człowiek, który prowadził kanał kulturystyczny, trenował naturalnie. Tak. To był spokojny chłopaczek. Później... Ale widać, że klata jest. Najpierw kulturystyczny. Tak. Serio coś trenował? Później zaczął brać sterydy, turanabol. O, i teraz się naśmiewał, z Natana. Teraz się naśmiewał z Natana wcześniej, że... Ja mam wrażenie ogólnie, że ten Patryk 2703 to jest taki kurwa przykry atencjusz, którego jakby marzeniem w życiu jest coś osiągnąć w internecie. Dlatego się wpierdala wszędzie, gdzie nikt go nie chce. On kiedyś coś tam też o mnie pierdolił. Kurci w dupę. Na tam brał sterydy. No Łukasz, ty weź się przyznał. Dobrze, panie Patryku. Sprawa wygląda tak, bo fajnie, że zadzwoniłeś. W ogóle pozdrawiam cię serdecznie po tylu latach. Czy jesteś w internecie, poczekaj. Brałem turanabol. Ja generalnie nie wstydzę się mówić o środkach dopingujących. I nagrałem o tym filmik kiedyś, jak prowadziłem kanał. Natomiast ty, kurwo, okłamywałeś wszystkich, a brałeś w Tajlandii takie środki, że aż kurwa nie mogłeś wytrzymywać. A ja, w przeciwieństwie do ciebie, ale zamknij p***a, mi powiedzieć, kurwa, co brałem? Ale... Ja nie wiem, co brałeś, stary, ja mam skąd wiesz, że brałem takie środki, że nie mogę wytrzymywać? Słuchaj, no kurwa, ja mogę ci powiedzieć, co brałem. Ja się przyznaję, że kiedyś brałem turanabol. Testosteron, masteron. Dobra, ty brałeś takie środki, że ty się nawet do nich nie przyznasz. Ale powiedziałeś, że nie wiesz, jakie brałem, to czemu? No bo, stary, mnie interesuje, jakie środki brać, ale... bo to jest twoja prywatna sprawa. Ale teraz zadzwonił Patryk, i patrz. Ja nagrałem filmik o tym, że zacząłem brać turanabol, to były tabletki, to nie było nic takiego, tak? Aktualnie też biorę sobie testosteron i się nie, i się do tego przyznam, bo to nie jest nic takiego. Ale nie byłem taką jak ty, co okłamywała ciągle, że nie bierzesz środków dopingujących i okłamywałeś swoich widzów, widzów, którzy cię oglądali, kurwa, że jesteś naturalny. No to słuchaj. A takie głosówki miałeś zresztą na materiale u Boxdela, co miesiąc temu dodał, to samo, co potem powiedział, że nie byłem z dziewczyną. Ja nie mogę spać, mnie rozpadala energia. Taki byłeś, jakie ty środki myślisz, idioto, że takie głosówki, kiedy mówisz, że o kurwo, zaraz mnie rozpadoli, nie dam rady, nie mogę spać, mogę zabrać kurwa ludzi. Tak działają sterydy, myślisz, że kurwa, weźmiesz ze strony, tak się kurwa. Jeżeli Patryk, 2703. Tym bardziej, że przez to, że kurwa chujowo kiedyś jakby, jak zaczynałem po walce z Wielkim Koksem, jak myślisz, kurwa. Ja ten debil, jak z tym jakby takim, co tam ćwiczą na siłce. To się rozjebał, ten co wygrał z tobą, tak? No tak, ten co mnie rozjebał wtedy. No. Tak jakby wtedy po nim walce się trochę jakby, tak można powiedzieć, podłamałem i zacząłem brać jakieś tam środki tak na pałę. Jakieś tam, a przyznasz się dokładnie do czego? Jaki cykl ci rozpisywał? Kto mi rozpisywał? No, się przyznasz, mówię. Ale właśnie o tym mówię, mogę powiedzieć. No, ale to mówię, że brałem takie strasznie jakby... Można czemu nie chciałeś się do tego przyznawać? Ja p***dolę, ale... Musisz dawać się wypowiadać. Ty mi nie dasz się wypowiedzieć. Dobra, no o tej walce,
wiesz, bo wtedy jakby jak zaczynałem siłownie robić, nagrywać, to nie brałem środków. I nawet Patryk w filmie powiedział, że wtedy jakby nie wyglądał, jakbym nie był naturalny. W sensie Patryk ten, co teraz tak, ma, tak? To wtedy jakby powiedział na jakimś materiale, że nie byłem. I jeżeli jakby skończył się temat mojej naturalności, przestałem jakby mówić, że jestem naturalem, nic po prostu nie mówiłem. A czy uważasz, że to, jestem naturalny, bo nikt jakby nie pytał o to po prostu. I ja stwierdziłem, że po jakby to mówić, skoro i tak jakby moją teraz życiem, pasją nie była jakby siłownia i nie skupiałam na tym jakby kontentu, więc... Fajnie, że się teraz tłumaczysz z tego. Kurwa, a co mam zrobić, jak taka dziewczynka zadałeś mi pytanie? Taka dziewczynka, no to wtedy stwierdziłem, że skoro wytłumaczę się, dlaczego myśli, brałam sterydy. No to ci mówię, jakby ktoś zobaczyłby, że kurwa wiesz, że ja biorę jakby jakieś środki i ktoś by pomyślał, o kurwa, też zacznę brać środki, bo friki oglądają na dzieciaki, kurwa, też weźmy pod uwagę, nie? No tak, ale okłamywałeś przez pewien czas, nie chciałeś właśnie powiedzieć. Właśnie na dzieciaki to oglądają, a ty kurwa, tak, a ty kurwa, że zgadasz o jakichś kurwa cwach, dupach, a to już w ogóle tak, temat, to jak prostytutka. A ja powiem tak, ja też biorę sterydy. Znaczy, tego syna nie wyhodowałem na kurczaku i i dyscyplinie. Jak nie działają? Serio, zobacz, takiego syna już mam, zobacz. Przyjrzyj się mu dobrze. No, tutaj, o, jest bułka tak zwana. Fioletowe! Powiedz, jaki masz szacunek do dzieci, jak takie coś robisz? Żaden kurwa, bo kurwa chciał pokazać 14. Teraz mam takiego szejka ze Starbucksa. Placę, kurwa. Mając 15 lat, na Omegle, kurwa, na live'ie. Weź 2 lata tego mocno... Kurwa. Tylko mini Majka, jak o, dobrze, dobrze, natomiast dobrze, mamy telefon i Patryk chciał coś powiedzieć i kamera boy, zagadaliśmy go, więc jeszcze raz, Patryku, o co chodzi? No to Łukasz był bardzo spokojnym człowiekiem, on miał taki kanał Łukasz SDK, nie miał jeszcze wtedy tatuaży, no i po wzięciu tych środków, tam więcej było niż Turanabol, Patryku. Coś tam jeszcze było, bo opowiadałeś, te filmy już pokasowałeś, ja Łukaszu. Pokazywałem nawet testosteron na filmie, ale finalnie go nie wziąłem, chybałem go. No i później tam chyba jakieś problemy się porobiły z głową, nie? Tam coś chyba było nie tak u nie, ciebie, Nie. Ja generalnie jestem, bo jakieś Patryku... płacze były, płakanie, jakieś tam płacze na filmie, jakieś takie materiały, które każdego niepokoiły, że mogłeś coś sobie tam zrobić na jakieś dziwne materiały. Tak się składa, że ten kanał cały czas istnieje, tylko są wszystkie filmy już zablokowane, bo Wyko by się i tak do nich dokopał. W każdym razie nie miałem problemu z głową, tylko po prostu teraz tutaj na panelu nie mogę patrzeć na niego, bo obraża mi narzeczoną. To, co ona robi w życiu, to ona robi w życiu, ale po prostu nie mogę na niego patrzeć, dlatego jestem tak zdenerwowany, ale na co dzień jestem spokojnym gościem. Przyznaję się do tego, że brałem Turanabol, przyznaję się do tego, że brałem teraz testosteron, bo prawdziwy mężczyzna się przyzna, do tego mam... Teraz jak już ci wygarnęli, że brałeś takie rzeczy i... Bo zadzwonił Patryk i powiedział, że ja brałem... Wiesz, to jest do ciebie przyznanie się, to tak jak łapanie kogoś na gorącym uczynku za rękę i... No dobra, mogę zapytać. Fajnie, że Patryk zadzwonił. Ja zauważyłem, że Łukasz bardzo mocno chciał tam się wybić na niektórych materiałach, a ja mam taką jakąś dziwną umiejętność wyczuwania ludzi. Ja jakoś tak... To jak Patryk nie wyczuje, że jesteś zwykłą, atencyjną... Z tego wszystkiego wnioskuję, że jednak Łukasz, to ten związek z Nikitą, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że ten związek z Nikitą to jest tylko, żeby złapać fejmu, a więc no tak, wybacz Łukasz, ale tak po prostu czuję tą sytuację. Patryku, szanuję. Powiem ci tak, nie chcę ci też najeżdżać na twoją żonę, dlatego że ja was generalnie jakby tam szanuję, gdzieś tam razem tworzyliśmy tą społeczność, ale muszę powiedzieć, że generalnie co bym nie powiedział, to i tak ludzie stwierdzą pod zasięgi, więc nie będę ci mówił, że ją kocham, bo i tak nie uwierzy. Natomiast jeżeli chodzi o ciebie, to nie ma co moim zdaniem tak najeżdżać na mnie, bo przecież my też między nami było troszeczkę spin. Twoja żona mnie tam straszyła też sądami, jakieś spiny były i tak dalej. Bo też później jakby troszeczkę zmieniłem myślenie o twój temat. Teraz nagle zadzwonisz do nas i ja ci tylko mogę powiedzieć, stary, tyle, że fajnie, że wciąż działacie, że masz zdrowie i siłę na takie rzeczy i tyle, i powodzenia dalej w życiu. No. Dlatego ja powiedziałem tobie, Łukaszu, że to jest moje zdanie prywatne o tobie. Je. No i tylko tak, a jak to się skończy, no to zobaczymy, przyszłość pokaże, jak to się skończy, czy miałem rację, czy nie miałem. Tak? Czy uważasz, że jak przyznałem się do brania tych środków, to jest okej według ciebie, czy nie? Uważam, że tak, ale też uważam, że powinieneś się przyznać, że tam wystąpiły jakieś problemy, bo ty tam nawet na materiałach mówiłeś, że miałeś jakieś problemy psychiczne po tych środkach. Ale nie, te tatuaże, wiesz? Były problemy psychiczne. Tatuaże też troszeczkę, ale zobacz, że ty nie miałeś ani jednego tatuażu, ty się zachowywałeś całkowicie inaczej. Ty teraz się zachowujesz jak inny człowiek. Ale tatuaże nie zmieniają wariacie chyba. Dokładnie tak. Tatuaże nie zmieniają, zmienia tylko to, co dzisiaj się dzieje, czyli to, że ta osoba strasznie mnie denerwuje, bo gdybyśmy gdzieś tam... O, pokazują tatuaże, proszę. Chyba, że ma HWDP, wiesz. Nie, słuchajcie, ja generalnie jestem... Do Denisa? Ja jestem spokojnym człowiekiem generalnie. A co, ma HWDP? Nikola może to potwierdzić. Patryku, co mogę jeszcze powiedzieć?
akurat dobrze, że mam. Nie było takiej sytuacji, że miałem problem z głową. Nie było takiej sytuacji, a jeżeli nagrałem materiał, że coś tam niby jakieś skutki uboczne, to i tak to było raz, że pod content, a dwa, że po tura na bolu nie miałem żadnych skutków ubocznych. To dobrze. Bo tak, wyjaśniające tatuaże, to tam Sekwento chyba się odzywał. Ja nie mówię, że on ma tatuaże teraz, bo on prawdopodobnie to jest jakieś hobby jego, czy tam lubi bardzo. Ja mówię, że u ciebie to wystąpiło z dnia na dzień. Nie, u mnie to od 17 roku życia, Mariacie. No, ale ja mówię, że u Łukasza SDK. I dlaczego wy go nie nazywasz? Dobra, kurwa, rozłącz się tego, kurwa, imbecyla. Nie interesuje, kurwa, jakieś twoje, kurwa, chore wizje, kurwa. Ja pierdolę, ty. Macie Łukasz SDK, tylko kamera boli. No to już Nikola o mnie tak mówiła, tak na początku było i tak się przyjęło. Ale jak chcecie domówić, możecie nam mówić Kema Boy. Dobrze. Aha, bo myślałem, żeby nic nie odkopać po prostu. A co sądzisz na temat Natana Marconia i to, że okłamywał ludzi, że bierze, że... Nie wstydzi się tego. Dzięki, trzymajcie się na razie. A teraz ja pokazałbym bombę ważnego, patrz. Bomba, tylko nie pokazujcie na kamerach. Nie pokazujcie, nie mogę to pokazać. Nie pokazujcie na kamerach. To jest właśnie jego narzeczona. Tylko patrz, to nie jest koniec tutaj. Nie powiem ci, ile ma lat właśnie, z pewnych względów. Tak właśnie jest jego zmiana. Ja po prostu wiem, że i tak nie zmienię myślenia. To jest nasza decyzja jako związek. I ja lubię porozmawiać z osobami konkretnymi. To robiła za darmo takie filmy, wysyłała ludziom. Nie krzyczą, nie przeklinają i przede wszystkim nie obrażają. Jakby to wszystko widział, nie przecież. Tutaj będzie, jak wciąga kreseczkę z piuta. A on i tak tego nie zrozumie. Jakby nie wiem, czy to akurat trafię na ten moment. Ale mam jeden sekund. Na Twitterze, drodzy, jakieś nasapie na twarzy. Chciałbym teraz, innego bardzo ważnego i ciekawego tematu. Poznał, a tym tematem jest pewna postać, która jest mocno skonfliktowana z Natanem, a także bardzo zaprzyjaźniona z Sekwento. Poprosimy reżyserkę o telefon do Alana Kwiecińskiego i wiem, że Sekwento ciebie bardzo mocno rusza, ten temat konfliktu między Alanem a Natanem. O co chodzi z twojej perspektywy? Niech Sekwento zacznie. Gdzieś tam padły słowa, Natan że Alan rucha siostrę. Właśnie mam pytanie. No, to jest prawda, że... Mateusz, czy to jest prawda, że Alan rucha swoją siostrę? Ale to ty tak pierdolisz. Tak. Ale co ty w ogóle gadasz? Kurwa, jeba. Ale ty broni... Szmato. Bronisz chłopaka? A co bronisz chłopaka? No bo jego przyjaciela, kurwa. Szczerze? Który ma tak samo zasadę, czy kurwa nie masz? Jak mam a ty szczery? Nie masz zasad, szmato. Szczerze? Czyli nikt nie szanuje, kurwa. On rucha tą siostrę, to ja... A co ty rucha siostrę i rucha ciebie, to jest biseksem. Myślałem, że mam tylko jednego biseksa. Ale ciebie rucha. Jakąś siostrę? Że swoją siostrę czy jego siostrę? O co tu chodzi? Co to jest za ten? I w Free Fightach. Ciebie rucha. Okazało, ale że mamy dwóch. Rucha, to ty jesteś zazdrosny czy co? Szczerze, nie wiem, czy bym się zgodził na seks z Amadeuszem. No. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Ale to czemu jesteś taki... Ej, ty teraz powiedziałeś, że Amadeusz mi wkładał w usta? Co? Teraz powiedziałeś, że Amadeusz mi wkładał w usta? Nie, nie powiedziałem Amadeuszu. Co powiedziałeś? Powiedziałem trans. Lubisz usta, kobieta. A Nikicie teraz powiedziałeś? Swoją narzeczoną wyzywałeś? Nie powiedziałem Amadeuszu. Wyzywałeś teraz swoją narzeczoną, bo byłeś trans. Ale to jesteś taką cwaną kurwą. A jak... A czemu on losowo się na siostrę odpalił? O co tu chodzi? Na przykład aktorzy mają kurwa film i bzykają się na film. Tak, brakuje tam tylko pasuta, który mówi, że pani jest okej, no. W filmie to co? To co, kurwa? A jakbyś dostał kurwa rolę, że masz kurwa... kuchać faceta? Co? Ale... I dam ci na przykład 100 tysięcy. Słuchaj, ale przyjmują na kratę ten hejt i się tego nie wybierają, akceptują to i się zgadzają z tym. Ej, aż tak będę, co to było za pytanie w ogóle? A to było, ja pierdolę. Którzy się sprzedają, którzy uprawiają seks. Ej, a więc najlepsze, że on kurwa nie udaje. Zdaniem, to jest kurwa najmocniejsze, że on nie udaje. No dobrze, może będą szoty kurwa przynajmniej, ale słuchaj. Jeżeli aktorzy... Ej, a ty byś wyruchał... Sprzedają. Ruchałbyś faceta za... Nie, ale ciebie wyruchano kurwa. Nie raz, nie dwa. Ruchacie? La. Chyba tak. Tak spałem, dobrze, kurwa. Dobra. Poproszę... Faceta za pół miliona, czy za darmo? Poproszę o informację, czy mamy już Alana. Ile procent oddajesz z walki? No. Jeszcze raz? Ile procent z walki oddajesz? Zero. Zero? Jesteś przekonany? Nie mam w ogóle... Obiecujesz na życie Nikity, że zero, nie jestem podpisany z żadnym... Obiecujesz na życie Nikity. Obiecujesz na życie Nikity, że nie oddajesz pieniędzy, nawet grosza nie oddajesz nikomu, tak? Nie. Nie mam żadnej... Ja słyszałem, że dajecie 6%. Nie, to w ogóle nie... Dobrze, panie i panowie, przerywamy tematy filmów dla dorosłych na tanie. Ponieważ mamy gościa, który na pewno chce z tą porozmawiać. Halo, Alan Kwieciński, czy się słyszymy? No siemanko, witam serdecznie wszystkich. Cześć Alan, co byś chciał powiedzieć może nie wszystkich. Natanowi Marconiowi? No chłopaka byś pocałował, nie przywitał. Nie, jedyne co ci mogę kurwa się powiedzieć. Jedyne możesz ci powiedzieć kurwa. Słuchaj mnie teraz uważnie. Ja mam w dupie teraz, jakie mam za to będę miał konsekwencje. Bo, słuchaj teraz tego uważnie. Będziesz musiał chodzić ale zajebany w komijarce kurwa jak masa, bo mówisz mi, że cię was spotkam, to cię kurwa połamie. I będę w dupie tego sekretu, ja pójdę siedzieć, co za jakiego będę miał z tego konsekwencje. Uwierz mi, że cię kurwa uszkodzę i to mocno, nie? Uwierz mi tylko.
Bo ja w sumie, jest coś, czego nie wiem, czy po prostu Natan się losowo na tą siostrę odpalił. Bo to na przykład nie jest w porządku, moim zdaniem. Za to, żeś powiedział na moją, na moją rodzinę, nie? Obiecujesz, że te słowa są prawdziwe? Tak, tak. Okej, dziękuję, dlatego w tym momencie za groźby karalne idzie zgłoszenie. Mam już ochronkę. Zgłaszasz do więzienia i już nie zrobisz mi żadnej kłopoty. Jeżeli spadnie mi włos z głowy, to macie już jakby kolejnego partnerzy, biuro detektywistyczne, kurwa. Ojciec trzęsie całym waszym klanem. Jaka ulica? Cały, panowie, zasady są takie, że kiedy ktoś dzwoni, dobra, nie przerywamy, dobra, ponieważ Sekwento i Kamerwoi zagłuszacie Alana, którego nie słychać przez was. Więc on się teraz bawi pewnie. No tańczycie kurwa na TikToku. A ty co kurwa robisz? A ty z Ferrari czy też słuchacie? A co ty z Ferrari robisz, kurwa, w Tajlandii? Ruchamy przecież transport, powiedział kurwa ten, właśnie, ruchacie się, no właśnie się przyznały, że się... Ale słuchaj, ty sobie zdajesz, kurwa, celu zajebane, kiedy będziesz miał konsekwencje. Ale za to, za ty masz w spodniach, kurwa, no, którego wsadzasz, kurwa, dwie dziury. No, słuchaj, a w siostrę wsadzasz, no, kurwa, dziw się, sekwento, kurwa. Dziw się, serdecznie, kurwa, tylko mówię ci, że nie za każdą rachą, kurwa. Chodź, kurwa, ale chodź. Nie zawsze jest za tobą, szmatuj, kurwa, mogą. Ale ty już mnie widziałeś milion razy, a mówisz, że mi coś zrobisz, kurwa. Ale ja cię nie widziałem, kurwa, ani razu. Na mojej palce na Prime obok nie przechodziłeś i kurwa szedłeś tak wyćmiony, że może mnie nie zauważyłeś, kurwa. Ty chyba jesteś pierdolnięty. Robisz się dławisz, właśnie tak zapadalasz kontrolę. Ty się fiuda dławisz, kurwa, Talana. No, ty tak zapadalasz Ferrariem. Kurwa mać, ale pierwszy raz myślałem, że tylko mamy jednego biseksa w świecie Freak Fightów, ale się okazało, że mamy dwóch. Ale baba od niego, no to osoba. Brawo, coming out, wszyscy się ujawniają. Dziękujemy. Nie lubi, uwaga! Ej, a teraz kto nie skacze, jest biseksem. O, tak skaczesz na kurwa. O, Natan, okay, tak właśnie skacze na kurwa się, zobaczcie, kurwa. No, nie, no. Za kwitę jazda, kurwa. Ma okulary, ten ma ja, ale jak patrzę na ten twój ryj w telewizji, jak patrzę na ten twój ryj z losu w telewizji, to aż mi krew mnie zalewa, nie? Ale gdzie, do kutasa, bo ci staje, kurwa, ci zalewa, no, krew? Co? Nie, mnie, że krew mnie zalewa, jak muszę cię oglądać, kurwa, telewizję. Ja się w ogóle dziwię, dla klauta, że biorą taką pałę, do jakiejkolwiek kurwa walki. Rośnie do spodu kurwa na ruszkę. Bandura mówi, że AWX to prawda na wygnaniu niesprawiedliwym. Tak? Taki zwykły kurwa, taki zwykły A rośnie do takich mega sporych rozmiarów ten kutas, jak widzisz mnie, jak ci mówisz, że krew zalewa, czy taki jest taki średni? Bo wiem, że najbardziej to cię siostra podnieca i Sekwento. Ja pierdolę. Nie zdajesz sobie sprawy, co jakie będzie miał konsekwencje za te, co ty kurwa gadasz. Alan, ty cię chciał podpytać na co... Rurą konsekwencje, czy kurwa, nie wiem, rura z rurą? No jakie, wybierz tym razem, bo każdy kurwa git ma jakieś inne konsekwencje. Tak, chcę wiedzieć, jakie tym razem. Do wora, wor do jeziora. O, tym razem wor, okej. Okay. Dobrze, Alan, powiedz mi jeszcze, jakbyś mógł i tutaj powiedzieć do Sekwento, bo Sekwento już ze trzy razy chciał wymierzyć sprawiedliwość za ciebie. No nie da rady, ochrona jest za duża. A tak, że to sprawiedliwość, masz mu coś do powiedzenia? Ale słuchaj, nie zawsze za nim będzie ochrona stała, wiesz, nie zawsze. No właśnie. Nie, okay. nie zawsze będzie za nim ochrona stała. Stary jest detektywem prywatnym. A chuj to chodzi, może być kurwa i kurwa terrorystą, kurwa, antyterrorystą, może być. Ogólnie to, jak mówiłem, mój stary wychodzi z więzienia za dwa miesiące. Ale jesteś taki... Około dwa miesiące. Dobra, daj ci od razu, jesteś takim cwaniakiem. Może być kurwa kominiarzem grubo i no jesteś chyba taki kozak. Walce możemy. A teraz chujnie to chujnie, kim a czemu nie chcesz ze mną walczyć? No bo się trochę boję, że mnie skrzywdzisz. No bo cię skrzywdzę. No dlatego mówię, nie chcę, że teraz się skrzywdzisz, bo się boję. Ale na walce, A, na walce, no, to czemu nie... No to dawaj. Dobrze, że YouTube pozwala na takie treści, które trafiają do dzieci, a ciebie wuja za ciężką patolę zbanowali. Dajcie kurwa kasę, bo za koszulę i tak nie macie dać, braknie to kurwa nie za walczę. No to dawaj, robimy. Klaud, dajecie mi kurwa pieniążki na stół. Ale co ty chcesz kurwa za tą koszulę, kurwa, z zarabitą? Ty pogali chcesz jeszcze jedną walkę zrobić? Mordo, nie ma problemu, mogę zrobić. No to kurwa, pieniążki na stół. Wierzysz, że będziesz w stanie, podjąć drugi pojedynek? Ale też może przyjść. Tak, chcesz się napierać, to bierz Ferrari, jakoś się napieramy dwóch na dwóch. Ale Ferrari nie będzie śmił. Ale nie, ja biorę na jednej kurwa jednocześnie, ty. Ale wyszli jego farmazona tego jebanego, nie? A ty się bij kurwa z siostrą w łóżku, zapasy kurwa. A potem Sekwento kurwa sobie pałę poobciąga i... No, ale ty nie mów co robisz kurwa, Kondonie! Słuchaj kurwa, Kondonie, słuchaj, uwierz mi, że będę kurwa ciebie strzał, będę cię obsikał, cię kurwa szmato zajebana, nie? Będę ciebie kurwa strzał i to nagram kurwa, nie? Akurat teraz nagram to, zobacz, że to nagram kurwa, będę ciebie sikał, teraz biorę małe dawki steroidów. Ja wiem, że Alan mówi 0,6 testosterona akurat. A powiedz mi, Natan, jak to się stało, że żaden z trenerów nie chciał cię trenować do walki? Jak nie chciał? Ciekawe,
ale my szkolana na fizji. Chciałbym trenować, stary. Który nie chciał? Dobrze, poczekajcie, stop, bo skaczemy z tematu na temat, nie możemy dojść. Wrócimy do tego tematu, natomiast Alan, ostatnie słowa do Sekwento bądź do Natana, słuchamy i będziemy kontynuować program. A który do mnie dzwonił, czy do niego przyjdę? Ja do Sekwento, kula ramię w ramię jak Spartanie, a kula chodzi do tego, kula, do tej ty jebanej, to uwierz mi za te słowa naprawdę, kula, uwierz mi za te, jak cię spotkam, to po prostu, kula, nie wiem, co się stanie, wiesz, naprawdę, ramię w ramię jak Spartanie, serio, bój się Boga, jak Alana, nie wiem. Spoko, dobrze. Alan, dziękujemy ci bardzo za telefon, trzymaj się, Miku. Natomiast wróćmy do tematu, tutaj kamera, bo powiedział, że nikt nie chce trenować. Natan, nie możesz mówić w tym samym momencie, to wszyscy, bo nic nie słychać. O co chodzi z tym, że nie masz gdzie trenować? Czy to prawda, czy kamera boi? Chcę też zapytać o to. Się bardzo cieszę, że Natanek trochę zmienił zdanie. Jest taka dziewczynka, która już troszeczkę ogarnia sprawę, że ze mną to jak nie wejdziesz w dyskusję szybko, więc bardzo fajnie, szybko się uczysz. To ja mam pytanie do ciebie. Jak to się stało, że ty nie masz z kim trenować w ogóle? Ale tak, nie mam z kim trenować. No jak to? Dzwonisz po trenerach. Do kogo? I że... To wymień trenera jednego. Dzwonisz po trenerach, wymień i nikt jednego. Nie chce ciebie trenować. Wymień jednego do trenera, do którego dzwoniłem. A do niektórych klubów w ogóle wstępu nie masz. To wymień. Powiedz mi, dlaczego jesteś wymień. Taką... Wymień do którego? Ale to... Wymień do którego? Ale no powiedz, wymień dlaczego do którego? Tak jest, a przyzna się do tego, wymień do którego? A trenujesz aktualnie, czy nie? No powiedz, do którego klubu nie ma wstępu, że musisz się odnieść. Nie, ty wiesz do którego. No nie wiem właśnie. Ej, powiesz mi, do którego nie mam wstępu i pójdę tam i zrobię sobie zdjęcie i tam zrobię nadtrening, dobra? Tylko powiedz, do którego nie mam wstępu, dobrze? Dostałem teraz wiadomość, fajnie, żebyś ją zweryfikował. Okej, no. Natan, jak jechałem z nim na stację, to powiedział, że lubi dziewczynki, takie swojskie, a nie puste lale z internetu. Okej, od kogo? Od misia kogo, kurwa. Od twojego starego. A co? Ale co ty, kurwa, czyta? Ale dostałem, ej, wiesz, jaką dostałem wiadomość? A ja dostałem kamera boy, a ja dostałem... siadał mi wczoraj na kutaca. Ty, a ja dostałem a taką Nikita, wiadomość. To dziwka. Ja pierdolę, a ja dostałem wiadomość z menelami. Wkładał mi się od misia Gogo. No, od nie, panowie, ale prawda jest taka, że takie wiadomości, kiedy nie mówicie w ogóle kontekstu, tylko czytacie, to nic nie wiadomo. A z tego, co wiem... Stop. Mam telefon. Halo, z kim rozmawiamy? Taka przesada. Ale gdzie? A, to powiedz o co chodzi jeszcze raz, jaki klub dokładnie? No nie, no ja już powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Nie będę mówił na ten klub, ale... doskonale wie. Ej, no nie wiem, kurwa, powiedz w końcu, no. To przyjdź, to znajdź. Ale gdzie? Wie, pójść. No musiałbyś no kurwa, powiedz gdzie i tam pójdę. No powiedz dobrze. Gdzie. No. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Panowie, poczekajcie chwilę. Jakim mieście? Ponieważ gdzie? Natan, Marcoń, no. Tutaj bardzo dużo sugerujesz miłości męsko-miejskiej między Sekwento a Alanem, a my tutaj jako Klaud dostaliśmy film, a właściwie piosenkę, zaaranżowaną przez pewną piosenkarkę, która nazywa się Lewa Adamicka. Okay. I wysłała nam razem z teledyskiem, że ty też masz pewną prywatną miłość, dlatego poprosimy o pokazanie tego materiału. Poczekajmy i zobaczmy, o co chodzi. Od misia Gogo. Natan i tenis, miłość wśród nienawiści. Różni ich wszystko, serca pełne bliskości. Gangster i niewiniątko, to dziwna para. Nienawiści, różni ich wszystko, serca pełne bliskości. Gangster i niewiniątko, to dziwna para. Choć walczą na co dzień w sercach i żar, pali się i zara. Ja się sam z tego śmieję, masz. Denis patrzy na Natana z gniewem w oczach. Ty teraz śpiewać nie potrafi, pisać. Lecz głębi duszy w sercu chowa jak ptak w klatkach. Natan stara się, rzucił, kurwa. By Denis zauważył, że choć jest niewinny, miłość nim rozkwita, serce otworzył. Natan i Denis, miłość wśród nienawiści. Choć różni ich wszystko, serca pełne bliskości. Słuchajcie. Kanał Freaksong, pozdrawiamy serdecznie. Natanie, chcesz coś nam wyznać teraz? Jest to dość ciężkie wyznanie. Kurwa, jeżeli już to doszliście jakby do tego. Ja wiem, że dużo osób mogło jakby... Rucha Denisa. Do tego dojść trochę prędzej, bo już jakby często ustawiałem zdjęcie Denisa na profilowe. Coś takiego będzie. Mówiłem coś tam, jakiś tam, wiesz, szachtach. Masz kompleks jakiś. O chórach w dupę. Prawda jest taka, że ja i Denis przeżyliśmy wspólną noc. Przeżyliśmy wspólną noc i Denis był przeze mnie rany w dupę. Mówiłem! Za każdym razem Denis, jak się widzimy i chce wyzywać, mówi Natan, ci w dupę. Mówiłem! W dupę, Natan, chuj do mordy. Będziesz rany w dupę, będziesz siadał na butelkę, bo jak ostatnio i znów wydało się trochę. No dobra, kilka razy mieliśmy tych stosunków. Jednak tą sytuację, co dostałeś... Ostatnio po konferencji Denis powiedział, żebym siadał na butelkę, jak się spotkaliśmy prywatnie w moim apartamencie w Warszawie. Ja powiedziałem, że nie. Więc jakby na następnej jakby programie ciągle powtarzał o tej butelce, bo to jest jego fetysz. A padnie po sześciu? Dobrze, natomiast... Ale no ja niestety jestem jakby taką osobą dominującą. Ja wolę ruchać, a nie być ruchanym. Wiemy też, Natan, że przeprosiłeś Dawida Zaleckiego w osobistym Instastory.
osoby. Ja bym chciał się dodzwonić do pana Dawida Krejziego Załęckiego, czyli ojca Denisa, dla osób, które nie wiedzą. Myślę, że po imieniu może. Chciałbyś przeprosić bezpośrednio Dawida sam na sam? Nie, jak zadzwoni, to mogę z nim porozmawiać. Dobrze, w takim razie my już za chwilę dodzwonimy się. Wracają do mnie jak bumerang. Dobrze, że już nie zostaję z bólem sam. Chcieli newcomera, chcieli bumerang. Robię nie od teraz tak jak chciałem ja.